po konstytucji z 1791 roku było kilka kolejnych. Co z nich dzisiaj zostało? Jak konstytucja zmieniła ówczesną Polskę? Jak konstytucja wpływa na Polaków na co dzień? Żeby wiedzieć coś o konstytucji i żeby móc o niej się wypowiedzieć z jakąkolwiek dozą pewności, trzeba znać jej historię. Trzeba znać historię pierwszej konstytucji, tej uchwalonej 3 maja.